Słuchajcie, mam szalony pomysł. Jest piątek. Dopiero co zakończyłam vloga, żeby Wam udowodnić naleśniki. Mój vlog się renderuje, ale stwierdziłam, że czemu nie? Czemu nie nagrać drugiego? I tak jestem w domu, i tak coś działam. Pokroiłam sobie pomidory i zaczynam robić pasatę, o której Wam mówiłam, bo tych pomidorów naprawdę jest dużo. Przyniosłam też słoiki, muszę je wypasteryzować, więc gotuję sobie tutaj wodę, bo to tak zgłupia, słuchajcie, nie mam czystych słoików, a chciałabym, żeby coś tam zrobić, żeby ten czas nie był zmarnowany. Zaraz też idę zmienić pościel, bo mimo tego, że dużo prałam dzisiaj, nie udało mi się wyczyścić tych sprzętów, tylko wyczyściłam parownicę, dlatego, że piorę po prostu cały czas jak leci, a że deszczu nie było, jest pogoda, słabo widać, więc stwierdziłam, dlaczego by nie zacząć nagrywać kolejnego filmu. Może puszczę w niedzielę, będziecie mieć co oglądać. Także ja robię te pasatę z Thermomixu. Pokażę Wam, ile tego wyszło, jak to w ogóle wygląda i czy to smakuje. Co prawda nie mam paru rzeczy takich, jak tam piszę, bo tam miały być te przyprawy zielone, a ja użyję tych moich tu. Myślę, że też będzie. Także witam Was i zaczynamy nowy film. Piątek po skończeniu tamtego filmu. A co? Nie gwiazda? Sorry za ten hałas, ale moja pralka nadal wciąż pracuje, więc życie. Ja prasuję Brianowi koszulę. Nie to, żeby nie umiał, bo on umie, tylko że on ma 40 minut do wyjścia. Kazałam wskakiwać mu do wanny, bo on ledwie przyszedł ze szkoły, trening. On tam jeszcze miał jazdę dzisiaj i za chwilę wychodzi, więc wyprasowałam mu koszulę. Tak w ogóle to muszę to wyłączyć, bo znowu zostawię, nie wiem, 1000 razy się zastanawiałam. Wyłączyłaś żelazko. Nie wiem, czy Wy też tak macie, ale ja się, zanim wyjdę, to po prostu sprawdzam, jeśli prasowałam tego dnia. Ale nie o tym. Słuchajcie, pamiętacie swoje 18-tki? Nie wiem, miałyście w ogóle 18-tkę, bo ja miałam i było. Naprawdę fajnie i bardzo miło wspominam ten czas tej imprezy po prostu. A Wy dajcie znać, czy miałyście bal na 18 albo jakąś taką imprezkę. Ja tu słoików przygotowałam, a tu wyszły 2 słoiczki. Pewnie tam tak pisze, nie? Ale kto by to czytał? Słuchajcie, ten kolor mi się zmienił po tym, jak dodałam do tego przepisu, zresztą tak jak pisało, oliwy z oliwek, bo on, te pomidory były bardzo, bardzo czerwone. No a po podaniu tej oliwy trochę zmieniły i właśnie są takie pomarańczowe. Ale też czytałam w komentarzach, gdzie dziewczyny pisały właśnie, że często się tak u nich działo. Na pewno bardziej czerwoną barwę byłaby po prostu, gdyby były pomidory. Może limę albo jakieś tam bardziej czerwone, takie soczyste. Ja widzieliście, jakie miałam, takie dałam. Ale i tak się cieszę, bo wiecie co, ja nigdy nie robiłam pasaty, a dzięki temu, że mam Thermomix, po prostu sobie spróbowałam, no i dzięki temu, że miałam pomidorów aż tyle, ale myślę, że będzie ich więcej, też coś tam jeszcze zrobię, bo ktoś tu pisał, że fajny sos wychodzi Ajwar, też robiony w termo, także będziemy próbować, a co? Muszę Wam to pokazać, patrzcie się. Ale Ty jesteś super, ona wszystko dla mnie przygotowała, już patrzcie, konewki mamy, łopatka. No i wszystkie cebulki i ona już mi nie odpuści, więc musimy iść to posadzić, nie? Piątek, godzina prawie 19, mama, idziemy. Dzisiaj dostałam 6. Wow, czego ja się tu dowiaduję? Po 2 dni dostałam 6 z koroną. Wow, no to pięknie. Dobra, Emila, musimy gdzieś to posadzić, bo się robi coraz chłodniej, a my po stopy. Dobra, idziemy szukać miejsca dla nich, co? I może podnieść tą żabę, bo taka bije jedna. Chyba, że ona już śpi, to ja nie wiem. Śpi. Ej, słyszałam, że jakieś te cebulki widzisz? O, poświtka. Dobra, mama. Ema, stoisz tyłem do kamery. Zawsze to samo. Ten piątek nie ma końca, słuchajcie, idziemy do paczkomatu z paczką. Mówię idziemy, bo idzie Emma i tam idzie, ej, ale nie biegniemy, piesek, na spacer, nie Emila? Fajnie? No, a musiałam go zatrzymać na to. No bo tutaj wszędzie są pieski, wiesz, ale mamy chodnik, patrzcie tam, świeżutki, wysypany, także możemy spacerować i cieszę się jak dziecko.
Fidek, żona. Zobacz, jaka ładna. O, jaka zła, nie? Taka jak on. Fiduś, co to było? Ale ma kucyka, jak fajnie merdę ogony, Emila. Co to za poniedziałek, ludzie? Słuchajcie, masakra jakaś. Byłam zanieść Filipowi bułkę, bo oczywiście została do szatni, bo już jest 15 po 8. Zimno jak cholera. Muszę pomyśleć dla niego o jakimś ocieplaczu, bo on jeździ nadal rowerem. Brrr, kawy, słuchajcie, kawy. Witam w poniedziałek. Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Odzywam się dopiero teraz, bo ten dzień dzisiaj to jest po prostu jakiś na wariata. Byłam u dentysty. Gdzieś tam w filmie będziecie mieć przebitki, że byłam u dentysty. Słuchajcie, godzina czasu na fotelu bez znieczulenia, ale pan doktor stwierdził, że czas odrestaurować mojego zęba, który był robiony 15 lat temu i teraz są inne techniki, metody, więc stwierdził, że zróbmy go teraz, dopóki nic tam się złego nie dzieje. Więc rozwiercił mi i ogólnie dałam radę bez znieczulenia. Ja zazwyczaj siadam i jest znieczulenie, ale nawet było ok, znaczy całkiem ok, tylko teraz to w ogóle mówię, że u dentysty to jest operacja. To nie jest tak jak dawniej było cyk, 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 założone, zrobione, tylko teraz to są operacje, bo mają takie przyrządy, takie oświetlenie i w ogóle te fotele, no całkiem inne metody niż faktycznie choćby nawet te 15 lat temu. Byłam też u mojej mamy, słuchajcie, było fantastycznie, genialnie, nie chciało mi się stamtąd wychodzić. Gdyby nie to, że musiałam Emilię z przedszkola odebrać, bo nikt nie ma jej kto odebrać, to ja po prostu bym tam została, bo wypiłam kawę, też będziecie mieć przebitkę, zjadłam ciasto do kawy, potem zjadam zupę i dostałam jeszcze bułkę. Tutaj ją będziecie widzieć. Emila już pół zjadła. O! To nie daj się gryźć chomikom. I byłam przeszczęśliwa. Słuchajcie, ona w rękawiczkach do chomików poszła. Nie, nie gryzie. To nie daj się gryźć, bo potem nie będziesz mieć rękawiczki córcia i będziecie gryźć palucha. I było tak cudownie, tak cieplutko, tak pachnąco, bo pachniało ciastem, plackiem, tą bułką, tą zupą, że naprawdę to jest dla mnie najważniejsze, rodzina. Moja mama, taka uśmiechnięta, żywa, rozruszana. Tam oczywiście przerwał mi telefon od męża, który nie wiem co, gdzie, ale jedzie do mojej mamy. Dobra, to jest. Wczoraj żeśmy byli też u jego mamy, czyli u teściowej byliśmy. I też będziecie mieć przebitkę, bo tam w aucie wam nagrałam. W ogóle to macie w jeden wielki miszmasz w tym filmie. No ale tak wyglądają moje dni. Więc tak wam nagrywam. Bo tam już zaczęłam nagrywać w piątek. W ogóle zapomniałam, że mam dentystę. A tu kolejne buciory dla Emilii. Takie adidasiory i ona w takich będzie chodzić po przedszkolu. Bo tam wszystkie te dzieci w tych adidaskach. One są lekkie, naprawdę lekkie i mają te dziurki, więc mam nadzieję, że są przebiegną, ale słuchajcie, rozmiar 28. Ja ostatnio brałam jej, pokazywałam wam w piątek, 30. Były dobre 30, tu 28. Żeby moje dziecko miało wygodnie po przedszkolu chodzić, żeby mogła sama sobie odpinać, bo tamte miały takie sznurówki z boku, niby tak dla ozdoby, ale jednak one się odwiązywały, no i wiadomo, że ona jeszcze nie umie wiązać. I to było problematyczne, bo pani co chwilę... Uczyła cię pani? Nie, tylko raz już. Aha, no. To trzeba kilka razy. Dziecku pokazać kilka razy. No właśnie. Tak, powoli. Hop,
Bo to mama musi cię nauczyć, a nie pani. Mama, pani. Pani hop. Już. Nauczymy. I tak właśnie wyglądają moje dni, także ten dzisiejszy dzień też będzie takim na wariackich papierach. I będziecie mieć te moje niby firanki. Jeszcze się zastanawiam, czy powiesić je w kuchni, czy powiesić je tam właśnie w sypialni, ale mam dwie pary, więc jak mi się bardzo spodobają, to sobie domówię jeszcze, choćby właśnie tu taki kijek w kuchni, też by fajnie wyglądało, bo też jest taki mój styl. A jakby ktoś był zainteresowany, to piszcie do mnie na priv i Wam dam na miary właśnie do tych ala firanek. Niby to zazdrosek, nie wiem jak to opisać. Jesteśmy w mojej sypialni, bo przyszły moje niby to firanki. Zaraz Wam powiem, o co chodzi. Ale wcześniej, żebyście mnie dobrze zrozumieli, pokazuję Wam okno. To jest okno ze spadkiem takim, ze skosem. I nie wiedziałam bardzo, co tu wymyślić. I z pomocą mojej koleżanki wymyśliłyśmy coś takiego. Niby to firanka, niby to zazdroska. Tak to wygląda. Pokazuję Wam, bo ja mam tu po dwie, nie? Tu jeszcze we woreczku, bo tu przychodzi we woreczku, tak zapakowane. Tylko, że ja nie wiedziałam, czy wziąć białe, czy czarne, więc wzięłam i białe, i czarne. I to wygląda tak. Takie coś, widzicie? Mi się to podoba. To jest właśnie ten styl. Mój styl. I tylko nie mam jeszcze oczywiście, no, na czym to powiesić. Więc musimy tu pomodelować z moim mężem i kupić, tak to się nazywa, karnisz, żeby to powiesić, ale gdzieś te czarne tak mi się bardziej podobają. Ale nie wiem, czy nie spodobają się też Brianowi, bo u Briana też nic nie ma. I zobaczymy, jak tam Filip. No, będziemy widzieć. Jedno na pewno będą na moje okno właśnie w sypialni. Dajcie znać, jak Wam się to podoba. Tak to wygląda. I tak jak mówię, mam po dwie i białe, dwie i czarne. I właśnie przed chwilą przyszły i pokazuję Wam na łóżku. Specjalnie obróciłam, bo to jest dwukolorowe, ale stwierdziłam, że nie będzie tak widać dobrze, jak obrócę na ten właśnie jeden kolor popielaty, żebyście widziały, że tak to wyglądają te moje niby zazdroski, niby firanki. To ani firanka, ani zazdroska, nie? No ale takie coś wymyśliłam. Myślę, że będzie fajnie wyglądało. Jak powieszę, to Wam oczywiście to pokażę. Nastawiłam sobie wodę, bo słuchajcie, zimno mi gdzieś dzisiaj, nie wiem, zmarzłam u tego dentysty, to jest raz, znaczy tam nie było tak bardzo zimno, ale jednak jak się siedzi i te przeżycia wszystko, to jest raz, a po drugie wybrałam się w samej bluzie, muszę dla Filipa kupić ocieplacz, bo jest zimno już, żeby on miał, bo on jeździ na rowerze i w kurtce jest mu niewygodnie po prostu, a ocieplacz byłoby fajnie. Przygotowałam sobie kubek na herbatę, to jest kubek mojej mamy, ona tu pije herbatę jak jest u mnie. Dom jest tam, gdzie ty. Ale se pożyczę, dziewczyny, pożyczę. I zrobię sobie tą jedną z tych rozgrzewających. Ja Wam pokazywałam, kupowałam w środku lata. Jakie to są smaki? Smak maliny z imbirem i rokitnikiem. Także zaparzamy, bo już tutaj mi woda wrze. Dajcie znać, czy u Was też padało cały weekend, bo u nas cały weekend. I powiem Wam szczerze, kurna, wpadł mi ten papierek. Powiem Wam szczerze, że nie odpoczęłam, nic nie odpoczęłam, nie zregenerowałam się, tak jak mówię, byliśmy u teścia, ale wszystko takie jakieś szybkie. Ten piątek do późna też z Emilią właśnie pokazywałam Wam, tam sadziłyśmy te cebulki. Kwiatuszki żeśmy sadziły i zawiozłam dzisiaj jeszcze mojej mamie właśnie też te kwiatki, mam nadzieję, że sobie gdzieś tam wetknie. I sobie posadzi, bo wiem, że ją cieszyło. Czemu ja mam tu dwie herbaty? Czy ktoś z Was chce herbatę? Bo nie wiem, czemu ja wyjęłam dwie. Dawajcie, chodźcie do mnie na herbatę. Wypiłabym w Waszym towarzystwie. A, właśnie! I wiecie co, ja Wam zadałam ostatnie pytanie, że... Czekajcie, bo tu za Wami mam jeszcze... to jest herba polu, pomarańcza. Widzicie, miałam mamie kupić pomarańcza z goździkami i cynamonem. Ja lubię do takich herbat dodawać, ale jeszcze troszeczkę niech mi się zaparzy. Chciałam Wam powiedzieć, że zadałam Wam pytanie w piątek, co to za rysunek i nagrodzę dwie osoby, które pierwsze napisały. Pisałam do dziewczyn pod komentarzem, więc Marta gratuluje i Eluś gratuluje. Coś Wam kupię, będzie to malutkiego, coś tam myślałam, że może... Błyszczyk i tusz do rzęs wrzucę do małej koperty. Emilko! Ale nie musisz na nich krzyczeć.
I wrzucę Wam do koperty i wyślę Wam właśnie, może jakąś maseczkę jeszcze wrzucę, bo zgadłyście, tam potem jeszcze więcej osób zgadło, ale wiecie jak to jest, że potem to ktoś tam może przeczytać komentarz i w ten sposób napisać. Ja zresztą odpisywałam dziewczynom, że zgadły, gratuluję i poproszę o adres. Tak więc dwie osoby, które napisały pierwsze, Ela i Marta, no to właśnie Wam wyślę te, no chyba te kosmetyki, jeszcze zobaczę, coś tam dla Was kupię. Czy ktoś widział miód w tym domu? Dobra, muszę mieć stołek, żeby wyciągnąć sobie miód. Emilia się musi mieć czas, żeby wykrzyczeć na swoje chomiczki, także widzimy się za chwilę. Tak wygląda ta zielistka od mamy, ona ma zaszczepki tu na dole, a zaszczepki w ogóle dostałam jeszcze w słoiczku, także ona za chwilę zawiśnie gdzieś, tylko jeszcze nie bardzo wiem gdzie. Przydałoby mi się troszkę jeszcze coś, gdzie bym mogła powiesić, a moje dziecko już robi lekcje. Tak, moje dziecko już robi lekcje, moja Emila miała zadanie domowe, tak? I robisz od razu jak przyszłaś, tak? Bardzo mądrze, Emilka, wiesz? Potem ci się niby nie chciało, Boże, słodki, co to jechało? Super, Emila. A mama bierze się... O, nie wiem nawet za co, chyba włączymy pralkę, zmywarkę i polecimy. Nikt nie mówił, że będzie łatwo. Słuchajcie, Emila bawiła się u siebie w pokoju, więc przyszłam tutaj do sypialni. Słuchajcie, patrzcie na to. Szafka przy łóżku, siedzę na dmuchanej pufie mojego dziecka, które miało bawić się u siebie w pokoju, już słyszę, że jest pod drzwiami, także łatwo nie będzie, a ja chciałam się skupić, żeby właśnie ten film miał ręce i nogi. Czasami robię jakiegoś tam błęda, więc chciałabym naprawić, chciałabym podstawić muzyczkę, chciałabym, żeby ten film po prostu miał ręce i nogi, więc siedzę sobie tutaj, na łóżku nadal i wciąż leżą jeszcze te niby to... firanki, niby to zasłonki, nie wiem jak to nazwać. W każdym bądź razie bardzo mi się to podoba. Mój mąż oczywiście już niekoniecznie mówi, że jakoś słabo to wygląda. Dobra, założymy, zobaczymy jak to będzie wyglądało po założeniu. I pokażę Wam w następnym filmie. Mam nadzieję, że nie każe mi tego tak szybko ściągać. Jak zakładamy. Mówi, że w domu są jakieś tam karnisze, więc pokombinujemy z tego, co już mamy. Faktycznie nie ma sensu wydawać pieniędzy na coś, do czego nie jest przekonany, prawda? Za oknem pada deszcz. Mam nadzieję, że u Was jest lepiej, bo u nas, mówię, cały weekend padało i trochę, szczerze powiedziawszy, trochę bardziej niż trochę. Mam dość już tego deszczu, takiej pogody, bo chcę słońca. I widzimy się już w środę. Buziaki!